Panie Marszałku, Wysoka Izbo, koleżanki i koledzy. Pierwsze pytanie i kilka następnych było związane z szarą strefą. Faktycznie jednym z elementów ograniczenia szarej strefy to jest zastaw czy kaucja w wysokości 10 milionów. Ona została wprowadzona dla wszystkich importerów bez względu na to, jakie były paliwa, czy ropa, czy benzyna, czy LPG. W toku dyskusji uznaliśmy, że faktycznie możliwość oszukiwania i sprowadzenia bez właściwych opłat paliwa w LPG jest ze względów technicznych prawie że niemożliwe lub silnie utrudnione, dlatego żeśmy się zdecydowali wyłączyć to z tych propozycji, które zostały przyjęte przez Komisję. Będziemy oczywiście to obserwować, czy nie będzie tak, że ci, którzy jakby z natury rzeczy działają w szarej strefie, nie będą spróbować przenieść właśnie w tę część i będziemy to monitorować. Jeżeli będzie trzeba jednak do tego pomysłu wrócić wcześniejszego, to ta kaucja też wtedy wróci, bo głównym zadaniem tej zbiorowej poprawki, która się pojawiła w tej ustawie, jest ograniczenie szarej strefy, która jest szacowana nawet do 4 miliardów złotych straty rocznie dla budżetu państwa. Kolejnym elementem to są kary finansowe działania bez koncesji. One są znaczące od 200 tysięcy do miliona. Kolejnym elementem jest obrót tylko pomiędzy podmiotami z koncesjami. Jesteśmy przekonani, że te elementy powinny w sposób znaczący i widoczny ograniczyć szarą strefę w paliwach płynnych. Dlaczego pan poseł Brzezny się pyta 90 dni, że te zapasy będą teraz mniejsze niż były? One obecnie są faktycznie nieco większe, ale wynika to dlatego, że one są rozproszone i przedsiębiorcy nie potrafią dokładnie mieć tyle zapasu, ile potrzeba, szczególnie ci duzi, stąd jest nadmiar tych zapasów. Ta regulacja zresztą wynikająca wprost z dyrektywy to uściśla, wtedy ten obowiązek, który jest przecież kosztowny, będzie dotyczył do 90 dni. Tu w tym momencie też parę pytań padło, jakbyśmy nie wiedzieli od samego początku, że ta ustawa jest przygotowana od wielu, wielu miesięcy, jest odpowiedzią na dyrektywę, jest dostosowaniem do dyrektywy, także nie jest to przepisy tworzone ad hoc pod określoną sytuację geopolityczną. Ona nic nie ma, ta ustawa, z tym wspólnego. Także to można potraktować, że jest zbieg okoliczności, że w tym momencie nad tym procedujemy. W tym zakresie na pewno ten system dzisiaj obowiązujący nas zabezpiecza, ale jest no, kosztowny zarówno dla przedsiębiorców, a tym samym dla konsumenta. Pytanie było też, dlaczego 150 dni? To jest pewna wypadkowa między faktycznie tego, co stosują Niemcy, a też fizyczną możliwością wypompowania
ze zbiorników w Polsce, tych zbiorników podziemnych, bo ze zbiorników naziemnych oczywiście ta możliwość wypompowania w 90 dni istnieje się. Zgodziliśmy się na poprawkę Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie i chcemy dojść do poziomu 90 dni również dla tych podziemnych zbiorników. Choć trzeba mieć też świadomość, że w sytuacji kryzysowej, braku dostaw, no jest możliwość prowadzenia ograniczenia zużycia paliwa. W związku z tym na pewno też będzie, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, to ograniczenie spowoduje, że to tempo nie musi być tak szybkie, no bo będzie wtedy nam zależało, żeby ten zapas starczył na te niezbędne potrzeby gospodarki jak najdłużej. No, pan poseł Suski no, tradycyjnie bardziej wylał wiadro pomyj i zarzucił o brak dbałości o bezpieczeństwo w tym zakresie. Przypomnę jeszcze raz, ta ustawa nie ma nic wspólnego ze zwiększeniem bezpieczeństwa, jedynie poprawia funkcjonowanie tego rynku i odciąża przedsiębiorcę, który musi finansować zapasy. Ochrona, pan poseł dobrze wie, to zadanie spółek prowadzących tą działalność gospodarczą i na pewno wykonują to zgodnie z najwyższymi standardami gwarantującymi bezpieczeństwo magazynowania i dostaw paliw, i ten system jest rokrocznie monitorowany przez odpowiednie organy, które badają szczelność tego systemu ochrony. Gazoport, powiem tak, że gdyby nie zdecydowane działania rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który tą inwestycję uzbroił w niezbędne przepisy ustawy, które pozwoliły przyspieszyć tempo prac, to byśmy dzisiaj byli daleko w tyle. Mogę zapewnić, że w przyszłym roku, w 2015, gazoport będzie w pełni sprawny i będzie mógł wpływać na bezpieczeństwo dostaw, jak i też na przyszłe kontrakty, które będziemy zawierać ze stroną rosyjską. I to by było tyle. Jeszcze był pan poseł Rojek pytał o Morzejki. No, ten projekt oczywiście ma swoje kłopoty związane z dostawami ropy do rafinerii. Rura, która dostarczała, jest zamknięta przez Rosję, a tory, które były najkrótszą drogą, zostały rozebrane, ale dzisiaj ta rafineria przynosi już zyski i Orlen nie zamierza się wycofać z tej nie. No, ja myślę, panie ministrze, pan powinien jak najmniej na ten temat mówić, bo ktoś doradził. Ja rozumiem, ale ktoś doradził zakup tej i on raczej był pod presją polityczną niż potrzeby ekonomicznej firmy Orlen. Dziękuję bardzo.